wiem, ale zacznij. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie w niedzielę, 16 dnia czerwca 2013 roku. Jest godzina 20 i dzisiejszy gość tygodnia to oczywiście nasz stały gość tygodnia, pan Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Kongresu Nowej Prawicy. Dobry wieczór. Panie Januszu, zacznijmy od tematu, który najbardziej dotyka pana. Proszę niektórym wytłumaczyć, dlaczego można powiedzieć, że na placu Tiananmen zwyciężyła wolność. Dlatego, że gdyby nie to, co się stało na placu Tiananmen, to Chiny weszłyby na drogę taką jak Polska, czyli socjaldemokracji, i wolno byłoby gadać, co się chce, natomiast nie wolno byłoby robić. Bo tysiące przepisów Unii Europejskiej nie miałyby takiego bogactwa, jakie mają. No, tak jakby komórka, ale wszystkie są podsuwane. Dobrze, spróbujmy dalej. Chiny zamiast mieć miliard, bilion dolarów nadwyżki, miały 16 bilionów długu, prawda? I pomoc Unii Europejskiej by do nich szła, do czego nawet my byśmy musieli ją pokrywać również, a to jest strasznie dużo. Ciężko jest włożyć zasiłki miliardowi ludzi, zasiłki socjalne. Także chwalić Boga udało się Chinom nie pójść drogą socjaldemokracji. Były oczywiście dwie opcje, już w Polsce. Ja zakładałem, podobno były całkiem spore siły wewnątrz hunty wojskowej, żeby pójść drogą chińską, taką jak Stefan Kisielewski i ja mówiliśmy, czyli wziąć zapiski i wprowadzić liberalizm, ale za to wybrano nie brać zapiski i wprowadzić socjaldemokrację. No i takie są skutki. Panie Januszu, czy ta ilość ludzi, która zginęła na placu Tiananmen, notabene oni nie zginęli na placu Tiananmen, oni zginęli dlatego, że zabarykadowano dojście, i to protestujący zabarykadowali dojście do placu Tiananmen, i lud cofający się przed nadjeżdżającymi czołgami nie miał się gdzie wycofać, bo te barykady im nie pozwoliły się wycofać, i stąd doszło do tego, że odniesiono wrażenie, że oni się nie chcą wycofać. Ale czy te straty w ludziach usprawiedliwiają to, jak dzisiaj wyglądają Chiny, czy albo inaczej, czy to, jak dzisiaj wyglądają Chiny, usprawiedliwiają tamte straty w ludziach? Jak najbardziej. Tym bardziej, że jak słusznie zauważyłeś, jest no, trudno nawet ustalić, kto to był winien temu wszystkiemu, prawda? Ale powtarzam, straty w ilości tam 100, 200 czy iluś ludzi, a na 10 tysięcy porównując z ilością liczbą Chińczyków, nie są stratami specjalnie poważnymi. Ważne jest, czy sprawa jest słuszna, czy nie jest słuszna, prawda? Bo to trzeba sobie powiedzieć, jest bez sensu. Nie można zabić nawet jednej osoby bez bardzo poważnych powodów, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość kraju, no to wojny domowe się zdarzają i giną setki tysięcy ludzi, albo nawet więcej. Także no, trudno tutaj no, kierować takimi małostkowymi tymi. No i kierować z całą pewnością. Trzeba odrzucić zasadę, że życie ludzkie jest najważniejsze. To jest herezja. Ja wiem, że się teraz nowa religia, wiem, że nie w Boga, tylko w człowieka. A więc życie ludzkie jest najważniejsze, to ludzkie nie jest najważniejsze. Zasady są ważniejsze niż życie ludzkie. Honor, obrona kobiety czy dziecka, prawda, państwo czy naród. Wiara. Są liczne powody, dla których warto poświęcić życie. Oczywiście najpierw jak się samemu poświęca, prawda? Otóż ci ludzie na placu Tiananmen, oni swoje życie poświęcili, stanęli na drodze tych czołgów. Nawiasem mówiąc, ten słynne zdjęcie pokazujące pana Wana, który staje sam przed czołgiem, podnosi rękę, że on nie został rozjechany, a czołgi wtedy stanęły. Tak, czołgi stanęły i on potem wszedł na ten czołg, chciał się z żołnierzami przywitać, otwierał im włazy, aż w końcu zszedł. Ktoś go sprowadził z drogi i czołgi pojechały dalej. Dokładnie. Także to nie tak było. Także w końcu naprawdę to się nie musiało tak skończyć. Zresztą również przecież generał Jaruzelski ogłosił żałobę po tym, co się stało w Wujku. Nie wolno było nawet partyjniakom świętować Sylwestra z tego powodu. Też ostatecznie nie musiało tak być w Wujku. W innych kopalniach do takiego tematu nie doszło, tylko akurat w tym jednym
w tym jednym wujku. Ale mimo wszystko należałoby ukarać ludzi odpowiedzialnych za to, że tam doszło do tej tragedii, pana zdaniem, czy nie? Trudno, trudno powiedzieć. Nie można wątpić, czy sąd potrafił ustalić, czy żołnierze byli na tyle zagrożeni, że musieli strzelać, czy nie. Rzucano w nich butelami, ale czy to jest powód, żeby oni mają tarczę, prawda? I to, że rzucają w nich butelami, nawet bardzo silnie, no to jeszcze nie jest powód, żeby strzelać, prawda? Także najprawdopodobniej żołnierze pochopnie użyli broni. Panie Januszu, pańskim zdaniem, historia, która jest historią świeżą. Spotkanie Lewicy na Stadionie Narodowym. Czy to jest jakaś kpina z Polaków? Pytanie, ile zapłacili za wynajęcie tego stadionu? To była moja druga część pytania zapisana właśnie. No. Niech się spotykają gdzie chcą oczywiście, ale przecież to ich tam była garstka, bo oni spotykali tylko w salonach recepcyjnych Stadionu Narodowego, a nie na stadionie. Tym razem do pana. SM. Panie Januszu, czy zna pan nową ustawę o środkach przymusu bezpośredniego wprowadzoną za naszymi plecami 5 czerwca tego roku? I jeśli tak, to co pan o tej umowie sądzi? To jest bardzo poważna sprawa. Mianowicie, proszę państwa, do tej pory w trzeciej RP tłumaczono nam z dumą, pamiętam 20 parę lat temu i byłem posłem, że przecież ja byłem w Komisji Obrony Narodowej, prawda? Byłem posłem i tam tłumaczono z dumą, że w trzeciej RP w odróżnieniu od PRL wojsko nigdy nie miało strzelać do ludzi, od tego jest policja prawniczego, a wojsko jest tylko do walki z wrogiem zewnętrznym. Wyglądało to bardzo logicznie. Po to policja ma ostre naboje, żeby raczej ich użyć, natomiast wojsko oczywiście nie powinno do ludzi strzelać. No ale okazuje się, że władze podejrzewają, że niedługo będą bardzo poważne zamieszki. Mają rację, to samo mówię, że od dłuższego czasu, że będą, no i się szykują na te zamieszki. I będą do nas strzelać w razie czego. Jest jeszcze możliwy drugi powód, mianowicie od roku już, odkąd pan Jan Wincent, pseudo Jacek Rostowski, wrócił z Brukseli i twierdził, że naciąga wojna, no możliwe, że szykują na się poważniejsze rzeczy, a to jest tylko przykrywka do tego, żeby lepiej uzbroić wojsko i chciałem wojsku zrobić. Tego nie wiadomo. Dzisiaj naprawdę wszystko jest tajne, łamane przez poufne i nie bardzo wiadomo, co się szykuje. No właśnie, wspomniał pan o kolejnych poważnych zamieszkach, o tym, jak wygląda Europa. Czy Turcja może być, może nie to, że ponownie, ale rejon południowo-wschodniej Europie może być znowu jakimś zarzewiem do poważnych ruchawek w całej Europie? Wiem, w tej chwili przyszłej wojny jest Syria, gdzie się koncentrują, że tak powiem, siły amerykańskich sojuszników i Rosja skontrolowała już prawie wszystkie swoje okręty, które ściągnęła nawet z Morza Północnego, nawet z Murmańska i nawet z Dalekiego Wschodu. Z Port Artura przepłynęło kilka bacerników do wybrzeży Syrii. Teoretycznie mają służyć do ewakuacji personelu ambasady, ale w tym celu się nie ściąga 60 okrętów. Tym bardziej marynarki wojennej, a nie transportowych, prawda? Właśnie, nawiasem mówiąc, flota czarnomorska po drodze przeciwa desanty na wybrzeżu czarnomorskim. To też nie wygląda raczej na operację ewakuacji pracowników ambasady. Więc widać, że Rosja chce pokazać, że nie odpuści Syrii, to jest jej klient, prawda, i bardzo nie odpuści. Libię tam odpuściła, bo nie wiadomo było, co tam właściwie chodzi, prawda, Egipt z niechęcią. Też nie była to oficjalnie zaangażowana, ale w Syrii jest zaangażowana oficjalnie. Tym bardziej, że ma za sobą, tutaj Rosja ma rację. To nie może być tak, że sunnici przychodzą i chcą wymordować wszystkich, licząc alfabetycznie, alawitów, bahaistów, chrześcijan, druzów, prawda, po kolei, bo nie są prawowiernymi muzułmanami. Sunnici w Syrii stanowią większość, ale to nie powód, my przyszli z tymi demokratami i nie przyznajemy większości prawa do mordowania innowierców. Chciałem przypomnieć, że jak coś takiego zaszło w Iraku lat temu, no prawie 50,
były rzezie rabitów wtedy. Ja to pamiętam jak dzisiaj, bo moja ówczesna przyjaciółka pracowała w ambasadzie Iraku i miała prawdziwe informacje o tym, co tam się działo. Co do Turcji. Turcja to do dzisiaj nie jest jeszcze wiadomo, o co właśnie chodzi w tej Turcji. Istnieje, ja wysunąłem nawet cały artykuł na ten temat dzisiaj, przed chwilą skończyłem. Istnieje silne podejrzenie, że zamieszki wywołały po prostu koncerny sprzedające napoje wyskokowe, ponieważ rząd pana Erdogana chce wprowadzić zakaz reklamowania alkoholi, a najprawdopodobniej w przyszłości zakaz spożywania alkoholu, bo tam są bardzo silne nastroje proislamskie. Podczas gdy Turcja szła od 50 lat w kierunku dokładnie odwrotnym, tam się sięgło. Od 90 lat w kierunku dokładnie odwrotnym, w kierunku państwa świeckiego. Więc to może o to chodzić. Ale może chodzi o coś jeszcze innego. Mianowicie 75 milionów mieszkańców Turcji, czy prawie wszyscy, to są muzułmanie, ale z tego 55 milionów to są sunnici, z których zresztą większość jest dość obojętna religijnie. Natomiast 15 do 20 milionów to są szyici, którzy są mniej obojętni religijnie, i 3 miliony, czy alewici konkretnie, i 3 miliony są to naprawdę szyici z sekty dwunastników, jak powiem, twelvers, się mówi po angielsku, i bo 12 imamów, i to jest dość agresywna sekta. Więc oni mogą być niezadowoleni, że Turcja oficjalnie wspiera, tak, no, czy oficjalnie nie, a tak po cichutku wspiera sunnitów w Syrii. Więc to może być to, prawda? Nie wiemy, co za tym stoi. Zobaczymy, myślę, że w ciągu kilku dni to się wyjaśni. Czy w państwie, w którym żyją muzułmanie, alawici, właśnie sunnici, tak, i tak, syici i tak dalej, jakoś muzułmanie mogą działać, mogą mieszkać, współżyć, jest wszystko okej. Okay. Dlaczego ci sami muzułmanie przyjeżdżają do Europy i twierdzą, że nie mogą żyć w takich warunkach? Oni domagają się prawa szariatu. Czy w ogóle, proszę powiedzieć bardzo ważną rzecz, czy muzułmanin, który wyjechał z państwa, gdzie obowiązuje prawo szariatu, ma prawo jechać do państwa, gdzie ono nie obowiązuje, i żądać przywrócenia prawa, zastosowania prawa szariatu, skoro wyjechał, opuścił państwo, gdzie ono jest? Cóż, do tej pory panowała zasada właściwości prawa miejscowego i kto przyjeżdżał gościć do danego kraju, musiał się dopasować do zwyczajów panujących w tym kraju. Jednakże w krajach Europy Zachodniej lewica, która chciała mieć poparcie, nadawała bardzo łatwo obywatelstwo tym ludziom. No a oni, mając obywatelstwo, zgodnie z regułami demokracji, domagają się swoich praw. Zwracam uwagę, że w tak zwanej demokracji tu nie decyduje większość, tylko bojowe mniejszości. Przecież proszę zauważyć, że liczba kolejarzy jest znacznie, znacznie mniejsza niż liczba pasażerów kolei, a mimo to kolejarze na ogół stawiają na swoim sporze z pasażerami kolei. Prawda? Więc wcale nie większość decyduje, tylko dobrze zorganizowana mniejszość. No i muzułmanie stanowią dobrze zorganizowaną mniejszość, spotykają się co piątek, jak trzeba w meczecie, a jak trzeba, to nawet i codziennie mogą się spotykać, prawda? Muzułmanie się modlą i naprawdę się modlą 5 razy dziennie. Nie muszą w meczecie, ale też jak trzeba, to mogą przyjść do meczetu, prawda? I wysłuchać tego, co imam ma do powiedzenia. Także jest bardzo sprawna machina, która potrafi się w ciągu jednego dnia zorganizować, podczas kiedy chrześcijanie są zupełnie obojętni. No, można wsadzić krzyż do moczu czy kału, prawda, i nic się nie dzieje. Natomiast gdyby ktoś próbował to zrobić z Koranem, no to poleciałyby gardła głowy i kilka innych rzeczy. I słusznie zresztą, i słusznie No zresztą. właśnie, skoro już mówimy o Ponieważ słuszności, rząd chce walczyć, zapobiegać ateizacji państwa. Czy naprawdę najlepszym rozwiązaniem jest, żeby robiło to samo państwo? Czy państwo powinno wpływać na, no właśnie, na co? Na kwestię wyboru wiary? Na siłę tej wiary? Czy najlepiej, jeśli żeby się wydaje, zajęli tym, którzy są tym zainteresowani, czyli księża?
mi się właśnie wydaje, że najlepszym rozwiązaniem jest takie, jakie było w Ameryce. Ameryka jest, znaczy Stany Zjednoczone są krajem najbardziej w tej chwili ludzi wierzących, gdzie najwięcej ludzi wierzy w niebo, piekło i tak dalej, i tak dalej, i dalej. Dzięki czemu, że tam jest wiele religii, poszczególne religie konkurują między sobą, że tak powiem, o wiernych. Poszczególne wyznania chrześcijańskie, później pastorzy, prawda, księża i tak dalej. Rabini, zresztą też przecież synagoga nie jest w USA jednolita, jest ortodoksyjna, konserwatywna i postępowa, prawda, więc takie trzy wyraźne odłamy synagodze. No i w meczetach też są przecież szyici, sunnici, a także pomniejsze odłamy, jak to właśnie bahaici czy alawici. Nie całkiem uważani za muzułmanów czy sunnitów na przykład. W związku z czym dyskusje między nimi są żywe i to powoduje wciągnięcie ludzi, czy przyjęcie ludzi do wiary. Natomiast jeżeli, że tak powiem, nie mamy wroga, no to wtedy katolicy są w uśpieniu, prawda? Nie mają wroga. No i wiara w Polakach mocno drzemie, że tak powiem. Czy nie jest tak, No i że szkoda. uśpieni katolicy to są spokojni katolicy, a katolicy, których próbuje się zdobyć, zmarnować, znaczy, przepraszam, po prostu zabić, tak? Stracić. Czy oni nie budzą się i czy w nich również się nie budzi agresja, to czym były walki krzyżowe? Moim zdaniem agresja jest pozytywną. Jeżeli mamy się obronić przed agresją muzułmańską, to musimy przeciwstawić się naszych własnych agresorów. Prawda? W każdym społeczeństwie jest pewna ilość ludzi gotowych do agresji. Nie wszyscy muszą być, prawda? Tacy, którzy czego wezmą broń do ręki, będą nas bronili. I nie można wszystkich wykastrować, prawda? Takich ludzi musimy mieć, musimy mieć ich wytrenowanych, prawda? Gotowych do obrony i bardzo dobrze tacy ludzie są. To nie znaczy, że każdy chrześcijanin ma, prawda, bić się w obronie wiary. Natomiast bardzo dobrze, że są tacy. Ja chcę powiedzieć jasno, ja nie chcę tutaj mówić z pozycji fideisty katolickiego, broń Panie Boże. Ja tylko mówię, że dobrze jest dla narodu, gdzie są i bojowi muzułmanie, i bojowi Żydzi, prawda, i bojowi. Wtedy jest temperatura dyskusji. Wtedy jest temperatura dyskusji, coś się dzieje i w razie czego można tę energię gdzieś skierować. A tak jak jest bajoron, to nie ma żadnej energii, więc nie ma tego gdzie skierować. Jak więc przy tym wszystkim skomentować dumnie ogłoszony przez policję udany proces inwigilacji i powstrzymanie ustawek między piłkarzami, ludzi, którzy chcieli poćwiczyć przed kolejną bitwą, nauczyć się na samych sobie, jak niszczyć wroga? Właśnie widziałem film, klip w telewizji jakieś 2 godziny temu o ustawce w Rosji. Muszę powiedzieć, że mi się to bardzo podobało. Przyszli patrioci rosyjscy, było ich tam ze 30, żeby byli znaczni, to zdjęli koszulę. Po drugiej stronie ustawili się jacyś tam, nie wiem, Czeczeni czy ktoś tam w liczbie mniej więcej podobnej. Oni byli w koszulach dla odróżnienia. Tłukli się na pięści, kopali i tak dalej. Jak ktoś padł i już się nie rusza, to go już nie kopano. I po 3 minutach był po ustawce, prawda? Ludzie pobili, no i co? Ja jestem zwolennikiem pojedynków. Dlaczego pojedynek ma być niedopuszczalne. To są pojedynki takie demokratyczne pojedynki, nie? Pojedynki takie to dla arystokracji, ale właśnie pani są ustawy. Tylko jaka I forma tu. pojedynku? Bo pojedynek fizyczny nie zawsze daje jakąkolwiek szansę na, nazwijmy to, chociaż w dużym cudzysłowie, sprawiedliwe rozwiązanie. No nie, to młodzi ludzie muszą się jakoś wyżyć, prawda? Właśnie muszą trenować na swoją agresję. I bardzo dobrze, że trenują w ten sposób. Także ja jestem zwolennikiem tego typu i na miejscu policji bym temu nie przeszkadzał. Ludzie to robią sobie, przecież nie robią tego na ulicach pod stadionami, tylko wybierają sobie odludne miejsca, prawda? I tam się tłuką. No to o co chodzi? Niech się tłuką. To są dorośli ludzie i jeżeli, no, oczywiście skrupulatny prawnik by chciał, żeby każdy przedtem podpisał zgodę na, że Na prawda, obicie będzie miał mordy, podstawę do nazwijmy to tak wprost. nie dostrzegł pretensji, ale zakładam, że to się domniemywa i przed faktem. Jak to idzie na ustawkę, no to znaczy, że zgodzi się, że braje czego go tam nieco próbują. Tylko podam jeszcze raz, nie jest dobrze, jak na takie ustawki ktoś przychodzi uzbrojony w broń, którą można zabić człowieka, prawda, bez większej trudności.
na tej rosyjskiej ustawce tam ludzie się tłukli rękami, mieli tam jakieś tam rękawice, niektórzy takie jak do kickboxingu. I się tłukli. Natomiast u nas idą w rukastety, prawda, takie rzeczy. To nie, to nie powinno być, prawda. Także. No ale to już odpowiadamy i zależy, jak tam się będzie. Panie Januszu! Ale podobno bywa tak, że jedni pozyskiwają bezwolowymi, a drudzy ich nie mają. No to co za ustawka. Dobrze, zmieńmy temat. Czy Kongres Nowej Prawicy ma gotowe pomysły, co robić w Parlamencie Europejskim? Ach, nie. Szczerze mówiąc, my idziemy do Parlamentu Europejskiego z pełnym przekonaniem, że idziemy tam po to, żeby zobaczyć tę menażerię. Ja zakładam, że każdy będzie tam po pół roku i potem będzie wchodził następny z listy, a ten pierwszy będzie rezygnował, żeby się oprzeć o świat, takie rzeczy. I tam nic podobnie zrobić nie można. Nawet gdybyśmy byli w jakiejś większości, to też nie mogłaby nic zrobić. A już na pewno będąc w jakiejś 20% mniejszości, bo chyba taka będzie mniejszość nasza w tym parlamencie. Nas, czy UKIP-u, czy kogoś takiego. W związku z tym, co będziemy mogli zrobić? Nic. Ponawymyślamy to, jak to robi, prawda, pan Farage, czy pan Bloom, zwłaszcza, prawda, powiemy, co myślimy o tej czerwonej hołocie w Brukseli, no i tyle. You bastards. Dobrze. Czy zgodziłby się pan na wywiad z użyciem wykrywacza kłamstw? Na wywiad z użyciem wykrywacza kłamstw? Tak, oczywiście pod warunkiem, że będzie założenie, że nikt nie będzie pytał, jakie sprawy intymne albo coś takiego. Nasz widz zadaje panu pytanie, staje się bardzo proste. Panie Januszu, robię zadanie z WOS-u. Mogę napisać o ubezpieczeniach społecznych w superlatywach. Tak, jak jest napisane w książce i dostać piątkę. Albo to, co myślę i dostać trójkę, może czwórkę. Co wybrać? Na pewno to drugie. A Bo ja bym nie ma. sugerował, żeby napisać to, co pan myśli, na piątkę. Dlaczego tylko na trójkę czy czwórkę? Nie, ale pytając zakłada, że jak napiszę na jakimś podręczniku do piątki, to już na pewno nie dostanie. Natomiast powtarzam, no ja rozumiem, gdyby groziła za takie wypracowanie, groziła kara śmierci albo zesłanie na 5 lat na Sybir, no to oczywiście w takiej drobnej sprawie nie zalecał, ale naprawdę gorąco trójki lub czwórki nie powinna skłaniać nikogo do pisania wbrew swoim sumieniu. Oczywiście należy też niestety uwzględnić nauczyciela. Nauczyciele są różni. Niestety. Proszę sobie wyobrazić, że zdarzył się przypadek, ktoś kiedyś ode mnie ściągnął całe wypracowanie i tak sobie pomyślałem, dobra, żeby było widać chociaż kto od kogo ściąga, napisałem na końcu, że uwzględniając powyższe parametry, wyszło nam, że silnik ma moc 0,8 kW, ale można sprawdzić w typo szeregu, że takiego silnika nie ma, ponieważ tabliczki nie ma, a posługiwaliśmy się danymi przybliżonymi, to prawdopodobnie jest to silnik o mocy 0,9 kW, bo to jest w szeregu znamionowym. Proszę sobie wyobrazić, że tamten człowiek dostał piątkę, a ja dostałem czwórkę, bo chyba za daleko sięgnąłem. Może być i tak na WOS-ie? Wie pan, to zależy od nauczyciela, czy umie to odcyfrować, czy nie umie. Dobrze. Co pan sądzi o ruchu Czarnych Panter, które działały w latach 80. w Stanach Zjednoczonych? Rozczara ci tyle. Czy jest pan pewien, że Unia Europejska zbankrutuje może w tym, może w przyszłym roku? Ona jest bankrutem, technicznie rzecz biorąc, natomiast ratuje się fałszerstwem, czyli dodrukiem pieniędzy. To jest fałszerstwo oczywiście. A co pan myśli o możliwości gromadzenia pieniędzy bez granicy? Czy to nie wpływa źle na gospodarkę? Co ja sądzę o możliwości czego? Że Gromadzenia pieniędzy bez granicy. Takie jest pytanie widza. Dla mnie jest troszeczkę niegramatyczne, ale.
To znaczy gromadzenie pieniędzy bez granic. Dobrze, Nie, nie następne o co chodzi. pytanie. Ja też nie bardzo rozumiem istotę. Panie Januszu, na kongresie kobiet była żona terrorysty. Co pan o tym sądzi? Żona terrorysty? To ja chciałbym wiedzieć, czy terroryści miewają ładne żony. A ja chciałem wiedzieć, czy terroryzm się przenosi drogą płciową. Panie Januszu, czemu gospodarka w Polsce jest sprzedawana zagranicznemu kapitałowi? Oj, oj, oj. Znaczy, pytanie jest, po jakiej cenie jest sprzedawana? Otóż jeżeli mamy, nie Polska jest sprzedawana, bo Polacy nie sprzedają Gospodarka, gospodarka swojego, w Polsce. tylko państwową. Państwowa własność jest sprzedawana. A państwowa to nie jest Polska, tylko należy do tych złodziei z rządu. Polskie to jest to, co ma Kowalski, co ma Wiśniewski, tak, to jest polskie. A to, co mają ci złodzieje, to nie jest już nasze. To należy do tej bandy w Warszawie. Ja nie czuję właścicielem tego, co jest państwowe. Więc, mój Boże, jest mi wszystko jedno, co się z tym stanie. To już nie jest moje. Prawda? Także ja popieram polski przemysł, nie popieram przemysłu państwowego. Szczerze mówiąc, jeżeli na przykład, oczywiście LOT by wystawił na sprzedaż, prawda, i im więcej dadzą, tym lepiej, ale z dwojga złego lepiej, żeby ten LOT sprzedali za złotówkę swojemu kapitałowi, niż żebym miał do niego dopłacać kolejne setki milionów. Prawda, także. To jest ciekawe w ogóle, a propos lotu, skoro już pan poruszył ten temat, że w momencie, w którym lot był firmą dochodową i można było go sprzedać naprawdę nieźle, to wszyscy podnosili głos, no jak sprzedawać taką firmę, która przynosi dochody? W momencie, w którym firma jest już niedochodowa, to był na mnie atak terrorystyczny. W momencie, w którym firma przestaje być dochodowa i już nie przynosi jej pieniędzy, trzeba w nią topić pieniądze, nagle się podnosi krzyk, że trzeba to sprzedać, bo jest niedochodowe. Jak to sprzedać w momencie, w którym jest niedochodowe? No właśnie. Przepraszam, ale żyjemy w demokracji i głupota ludu jest nieprawdopodobna. Pamiętam, kiedyś to było w Brzegu Dolnym chyba, spotkanie, to było 25 lat temu chyba już. Koło mnie siedział pan Zdzisław Borkowski, słynny wtedy tenor. I ktoś z sali zadał nam pytanie. Czy ja się nie boję, że jak będziemy robili prywatyzację, to trafi w ręce czerwonej nomenklatury albo obcego kapitału. Na co siedzący obok mnie pan Borkowski, zanim otworzyłem usta, odpowiedź już odszczeknął. A jak pan prowadzi swój samochód na giełdę, to sprawdza pan, czy nie kupi obcy kapitał, czy czerwona burżuazja, czy też stara się go pan sprzedać jak naj... Najlepiej. Otóż, no właśnie, tak się robi racjonalnie, natomiast jak sprzedajemy cudze, czyli państwowe, no to wtedy ludzie mają różne pomysły, prawda? A to sprzedamy tylko Niemcom, a to właśnie każdemu tylko nie Niemcowi, prawda? W praktyce za każdym takim zakazem się kryje czyjś interes, prawda? Powiedzmy sobie, że o firmę ubiegają się, ja wiem, Włosi, Rosjanie, Włoch, Rosjanin i Niemiec, to on wtedy przekupuje tych, co sprzedają, a ci ogłaszają, że obrzucają firmę niemiecką i rosyjską z powodów, prawda, że to jest geopolitycznych. No a naprawdę chodzi o to, żeby ten Włoch kupił za 1/3 ceny, czy za 1/3 ceny budował im łapówkę. No, także na ogół tak to właśnie bywa, czy oczywiście bywają inne. Sprawa jest prosta. Ja się cokolwiek sprzedaję, to jest z licytacji i koniec. Jak nie ma licytacji, to jest podejrzenie Z jawnej licytacji. jawne. Jawne licytacje, a o co chodzi? Dlaczego ma być I tajne? bezwarunkowej, że pod warunkiem, że coś tam. Nie. Nie, nie. Bo są takie nonsensy. Się mówi najpierw oddłużyć, a potem sprzedawać. Ja bardzo przepraszam, jeżeli mam firmę, którą sprzedaję za załóżmy 100 milionów, a ona ma 50 milionów długu, no to czy nie wszystko jedno, czy najpierw położę ją 50 i sprzedam za 100, sprzedam ją za 50 w tej chwili, dołożę Wybrał na pan to. pozytywny przykład. Ja znam przykład firmy, która ma 10 milionów długu. Sprzedać ją można góra za 2 miliony, więc syndyk po prostu wynajmuje pomieszczenia, bo wtedy jest szansa, że w ciągu 10 lat to sobie spłaci. A jak sprzeda, to już nie ma szans. Na pewno się nie spłaci, bo koszty utrzymania będą za duże. No nie, Znaczy, bo przecież wynajmuje i zarabia. tak, ale dług procentuje, nie? Ale wynajmowanie też daje przychód, pieniądze. Dobrze, panie Januszu, jak pan ocenia politykę?
większy przychód daje, niż wynoszą odsetki od zadłużenia, to oczywiście sąd postępuje rozsądnie. A co takiego się stało, że media głównego nurtu zaczęły pana troszkę więcej pokazywać, a czasami nawet się zdarza, że wyrażać się ciepło? Ma pan jakąś rolę tam do odegrania? W odpowiednim momencie powiedzieć coś nie bardzo leżącego w guście? Gdyby mnie pokazała telewizja w jedynce lub dwójce, główny Polsat albo główna TVN, to bym powiedział, że coś się zmieniło. Natomiast tak naprawdę występuję w marginalnych stacjach, jak Superstacja, Polsat News, TVP Info, czyli trzeci program, prawda? Ale nawet TVN24 się nie pojawiam. Także trudno powiedzieć, że jestem pupilkiem mediów. Gdybym się zobaczył jednego dnia w dwóch z tych pięciu stacji, które zmieniłem, prawda? To wtedy powiedziałem, że rzeczywiście coś się zmieniło. Na razie podejrzewam, że dziennikarze na dole no, zauważają, że mamy rację, no bo wszystko idzie tak, jak przewidywałem, prawda? Ja przewidywałem. No i w takim razie no, trzeba to pokazywać na wszelki wypadek, jacy kurując. Także myślę, że to po prostu oddziaływuje. Ja tak widzę, jak jeżdżę w terenie, prawda? Że ludzie mówią, o, pan to był 5 lat temu, pan to mówił, a rzeczywiście się sprawdziło, prawda? Bo to ja teraz panu wierzę i robię ze mną wielki wywiad. Panie prezesie, czy do walki o prezydenta miasta Warszawy, do walki do usunięcia Hanny Gronkiewicz-Walcz, czy też, jak niektórzy mówią, Hanny Gronkowiec-Walcz z fotela prezydenta, TNT może jeszcze dołączyć? Czy jeszcze jest w ogóle sens robić coś w tym kierunku, czy trzeba to zostawić PiS-owi, skoro się za to zabrał? Ja pamiętam, 5 dni temu oddział Warszawy Nowej Prawicy podjął się decyzję, że się włączę do zbierania podpisów za obalenie pani Gronkiewicz-Walcowej. No dobrze, czy możemy coś jeszcze tutaj ugrać? Czy pan uważa, że na przykład jest sens kandydować? To znów pytanie jest do oddziału warszawskiego. No, są pewne kompetencje. Ja myślę, że tak, dlatego że cokolwiek się dzieje w Warszawie, to potem się odbija i na całym kraju i jest głośno o tym, więc na pewno chyba większy sens niż w kandydowaniu w Elblągu czy Kolbuszowej Mielcu, prawda, gdzie teraz startujemy. Będziemy startowali, znaczy się i w jednym i w drugim startujemy jako sojuszu. W Kolbuszowej Mielcu z prawicą razem, takie miejscowa partia, stowarzyszenie prawicowe, zresztą już nieraz jesteśmy razem z nim działali. A w Elblągu działamy w takim, nasz Elbląg, coś takiego, jak to się nazywa. Naszą partią jest Elbląg. Nazwa jak nazwa. Tam wszystkie partie są nasze Elbląg. Nie wiem, czy one się różnią od siebie, te nazwy. Natomiast de facto jest to sojusz z PJN-em i z istniejącym tam SD. No, patrzę na to z pewnym przymrużeniem oka, ale ponieważ zapadła decyzja już tak pół roku temu, że z PJN-em się będziemy obąkiwali z sympatią, no to traktuję to jako część obąkiwania się. Kto pierwszy podniesie nogę? Nie wiem, zobaczymy. Czy jest w tej chwili na świecie jakieś państwo, którego system jest najbardziej zbliżony do systemu wymarzonego przez pana? W Europie mamy tylko jedno takie państwo, jest to Wielkie Księstwo, jest to Małe Księstwo Liechtenstein, natomiast zbliżony w jakimś sensie, też nie całkiem. Na pewno na świecie coś podobnego istnieje, ale w różnych państwach są różne elementy tego, co byście chcieli widzieć. Na ogół to wszystko nie jest połączone w jedną całość. Gdyby tak było, to by to państwo było w tej chwili 4 razy bogatsze całej reszty. A tak nie jest, prawda? Przecież na przykład mnie się zarzuca, że ja idealizuję Chiny. A wcale Chin nie idealizuje. To państwo ma za duże podatki, prawda? Ma jeszcze całkiem sporą biurokrację ciągle, która wyciąga łapy po łapówki. O czym najlepiej się świadczy to, że co jakiś czas się kogoś tam skazuje na karę śmierci za łapukarstwo, z jego wynika, że łapukarstwo istnieje, prawda? Także to wcale nie jest, broń Boże, idealny system. To ja tylko wychwalam to jako porównanie z Unią Europejską. Co można było osiągnąć, wprowadzając odrobinę kapitalizmu bez kontroli.
gdyby Chińczycy prowadzili tak naprawdę kapitalizm, to byli w tej chwili już nie do pokonania. Zresztą mają dość dobry przykład. Tajwan nie jest, miał lepszy system niż Chiny, bardzo podobny jak obecny system chiński, ale bez takiej korupcji. W Hongkongu, prawie w ogóle nie ma korupcji. Także to jest między innymi powodem, dla którego w Hongkongu jest wyższy poziom życia niż w średnio Chinach. Jak pan skomentuje informację, że Stanisław Michalkiewicz został doradcą Ruchu Narodowego? Bardzo dobrze. Stanisław Michalkiewicz doradzał już ojcu Rydzykowi, prawda? To doradzał Ruchowi Narodowemu. Dobrze jest mieć swoich ludzi wszędzie. Kiedyś były takie czasy, że ja tam doradzałem często różnym byłym komuchom, którzy o dziwo ze mną rozmawiali. Kolega Michalkiewicz doradzał Kościołowi, Mirek Dzielski, świętej pamięci, wspaniały człowiek, doradzał Solidarności, był doradcą Solidarności. Przecież mimo, że nie lubiliśmy Solidarności Związek Zawodowy, to przecież dobrze, że ktoś im to nie doradza, nie? Także trzeba się, można się tylko cieszyć. Czy Anna Grodzka pójdzie wcześniej na emeryturę? Udało się to panu sprawdzić? Nie ma żadnej Anny Grodzkiej, jest tylko pan Krzysztof Bęgowski. Krzysztof Bęgowski właśnie, nie ma żadnej Anny Grodzkiej, jest po prostu stary oszust i tyle. Niczego sobie, no, co tam sobie może obcił, ale nie to, co jest najważniejsze do zniesienia. I ten, i zresztą to nie jest ważne. To nie jest ważne. Ja ale pamiętam czy tylko na chcielibyśmy, moim... czy można gdzieś sprawdzić, czy on będzie miał teraz skrócony wiek emerytalny? Można pewno sprawdzić, ale przepraszam, jeżeli by się na przykład okazało, że Unia Europejska daje stypendium 1000 euro miesięcznie wszystkim murzynom w Polsce i ktoś by się pomalował na czarno i się nawet przeszczepił włosy z cezurą afro, prawda? Przeszczepił sobie, czyli dokonał operacji poważnej, zmieniającej jego tożsamość i powiedział, że jest murzynem. To gdybyśmy dali mu te 9000 miesięcznie, to jest oszustwo, to też, ale on będzie twierdził, z całym przekonaniem, że on od dzieciństwa marzył, żeby być murzynem. On po prostu, no to jest jego pragnienie, on się czuje cały czas murzynem, prawda? I to, że on się pomalował na czarno i sobie tę fryzurę afro przeszczepił, to jest tylko spełnienie jego marzeń, to tylko on się upodobnił do swojej prawdziwej postaci. No i co? Skażemy go za oszustwo, czy nie? Ja bym skazał. Przypomniało mi się opowiadanie z cyklu Wyższe racje pana Zajdla, gdzie na jednym z planet, no, ci, którzy byli zieloni, dostawali pewne granty, bo oni nie musieli jeść, bo byli ekologiczni, produkowali poprzez chlorofil w skórze. Okazało się później, że większość to była pomalowana, a nie zielona, ale... A nie znałem tego opowiadania. Bardzo, bardzo, bardzo na czasie. W ogóle wszystkim państwu polecam przeczytanie tomiku opowiadań, zbiór opowiadań pana Zajdla pod tytułem Wyższe racje. Kapitalna książka. Zajdla, że to jest mój kolega szkolny, jeszcze ze szkoły podstawowej. Bardzo go lubiłem. No. Zobaczyłem teraz na czasie takie pytanie. Czemu w Danii i Norwegii, czemu Dania i Norwegia nie bankrutują? Przecież tam jest socjalizm. Właśnie jestem po świeżej rozmowie z człowiekiem z Norwegii i wyszło nam tak, że Norwegia to nadwyżka eksportu nad importem. Sprzedają łososia, sprzedają paliwa płynne, sprzedają gaz, ale ogromny gałąź gospodarki, czego my sobie nie zdajemy, to jest sprzedaż łososi. W ogóle tego, co jest skarbami ziemi, tak? Halo, panie Januszu? Widzę w sklepach łososia norweskiego. Zdaję sobie sprawę świetnie. Tak jest. W wielkim kraju, jak jest Polska, w każdym sklepie widzę łososia z kraju, który ma 7 razy mniej ludności niż Polska, no to znaczy, że to jest bardzo intensywna produkcja łososia, prawda? O, dodajmy jeszcze jedną ważną rzecz, o której myślę, że jeszcze mniej osób wie. Norwegia jest ogromnym potentatem i eksporterem uzbrojenia, nowoczesnego uzbrojenia. A tego nie wiedziałem. Szwecja, Norwegia. Norwegia. Jestem po bardzo świeżej rozmowie z człowiekiem z Norwegii. A co oni produkują? Może kupić. Co oni produkują? Panie Januszu, bo się wyda, że załatwiamy broń dla nas. Spokojnie. A
Czy gdybyśmy weszli do Unii Europejskiej, wyszli, przepraszam, z Unii Europejskiej, myśli pan, że to by zaważyło na handlu ze wszystkimi stanami Unii Europejskiej, czy po prostu ten atrakcyjny towar, bo tani, bo w Europie robiony po liberalizacji prawa i obniżce podatków, byłby kupowany, a co najwyżej Europejczycy by szukali długości odpowiedniej ogórka albo twierdziliby, że Polacy produkują po cenach dumpingowych i nakładali cło. Ale pamiętajmy, że Polska jest europejskim obszarze gospodarczym EC, prawda? I to jest powodem, dla którego tak naprawdę nie Unia Europejska. Istnieją trzy rzeczy. Unia Europejska, która jest systemem biurokratycznym, istnieje układ Schengen, który zapewnia nam podróż ludzi, istnieje Europejski Obszar Gospodarczy, który zapewnia podróż towarów. Na przykład Norwegia należy do obszaru gospodarczego. Na tej chwili zdaje się, już Szwecja weszła do EEC, natomiast nie jest w Unii Europejskiej. Także ja nie mam najmniejszego zamiaru występować w EEC. Natomiast chcę wystąpić z Unii Europejskiej, a najbardziej to, żeby mnie wyrzucili z tej Unii, bo to jest najprościej. Prawda? Bo procedura wyjścia z tej Unii to jest 12 lat nam zajęło, gdybyśmy zaczęli wychodzić. A jak zaczniemy poskakiwać, to pewno nam na przykład zaproponują, żebyśmy sami wyszli, prawda? I to będzie najpewniejszy sposób. Czy te wszystkie działania, które od jakiegoś czasu możemy obserwować w mediach, typu tam zwalnianie na przykład pana Kalisza, tworzenie Europy Plus, spotykanie się lewicy bez Kalisza, bez Kwaśniewskiego, z Kwaśniewskim, z Kaliszem, z Palikotem, który przecież kiedyś wydawał gazetę konserwatywną, później przeszedł do PO, dzisiaj jest w 2011 roku dyskutował z panem na ringu. Pamiętamy to wydarzenie. Opowiadał o tym, że lewica, która w tej chwili jest tragiczną lewicą, on chce właśnie nowej lewicy. W tej chwili się z tą lewicą dogaduje, czy takiemu człowiekowi można ufać? I czy ten cały spektakl medialny, pana zdaniem, nie jest wyreżyserowany? Cały ten spektakl jest tylko po to, żeby zająć dobre miejsce w wyścigu o pieniądze w Unii Europejskiej. O to tylko chodzi w tej sprawie. Stare wyleniałe tuzy pewne chcą, prawda, tam się na 4 lata załapać do Parlamentu Europejskiego. Dlatego właśnie my chcemy, żeby u nas było tylko pół roku, żeby nie było takiego wielkiego parcia koniecznie, że musimy koniecznie być w Parlamencie Europejskim. Tam ludzie, co wejdą, to potem po szlakach zostają milionerami. Podobno pani Senyszynowa ma już majątek 4,7 miliona. Ciułała, ciułała, proszę. No właśnie. A przecież miało być tak tanio. Czy twierdzi pan, że brakuje u nas partii nazistowskiej? Kiedy mówi pan, że dobrze, że Michalkiewicz stał się ich doradcą? Ale przepraszam. Stanisław Michalkiewicz miał zawsze lekkie inklinacje narodowe, dlatego został poproszony na doradcę, bo tam wiedzą, że naprawdę szczerze w to wierzę, a co do mnie mają wątpliwości, jak wiadomo. Natomiast z całą pewnością Stanisław Michalkiewicz nie ma żadnych narodowo-socjalistycznych zapędów, prawda? Jest bardzo starannie antysocjalistyczny w każdym, że powiem, calu swojej osobowości. Także na pewno nie grozi nam. To bardzo dobrze, że on tam jest, bo będzie pilnował, żeby ten ruch narodowy się nie zsuwał właśnie w kierunku narodowego socjalizmu. Natomiast ja jeszcze raz mówię, żeby to jeszcze całkiem temu zapobiec. Od razu mówię, że powinny być dwie partie narodowe. Jedna socjalistyczna właśnie, a druga, żeby pamiętać, że zostaje się do dobrowolnej Wikipedii, prawda, że zostaje na przykład obóz narodowo-radykalny. Przekonacie, że o ile dla narodowców Dmowski był autorytetem, czy Rybalski, Heidel, prawda, tam, Tajdor, o tyle dla ONR-u absolutnie nie. Absolutnie, oni się właśnie w opozycji do Dmowskiego. Także ludzie, którzy chcą ideologii przedwojennego ONR-u, to nie znaczy wcale, że to jest dzisiejszy ONR. Dzisiejszy ONR wcale niekoniecznie musi powtarzać ideologię przedwojennych ONR-ów, z całą pewnością. Czemu ci Prawda? ludzie, tacy Ale jak Heidel, Dmowski i im podobni, nie wstąpili do Kongresu Nowej Prawicy? no tak, niektórzy wstąpili, tacy jak oni oczywiście, natomiast rozumiem, że pije pan do tego. Nie, to było nieporozumienie. Ta pani
Panie Gozdyrze, chodziło właśnie o to, że dlatego tacy ludzie nie są w ogóle śladu prawicy. Natomiast bardziej mnie rozśmieszyło, że ona na początku powiedziała, że pan Armand, Ambros Tafiński, jak on się nazywał, prawda, to bardzo, Ryfiński. że Ryfiński, prawda, z ruchu Palikota i pan Janusz Palikot przedstawiła mnie, więc nawet okiem nie mrugnęła. Proszę mnie podziwiać, nawet okiem nie mrugnęła. Lekko mi są brwi do góry. Panie Januszu, przyszedł czas naszego programu, ale ponieważ gość spóźniony, którym dzisiaj miał być Artur Dziambor i mieliśmy rozmawiać o wyborach w Elblągu, zadzwonił i powiedział, że jest na ważnym spotkaniu w związku z tym i nie dojedzie, czy możemy panu jeszcze zająć wyjątkowo 15 minut? Poświęci nam pan ten czas? Możecie mi zająć jeszcze 15 minut, akurat mam te 15 minut, bo czekam tam na korektę najwyższego czasu, więc akurat jestem wolny przez 15. Zapraszamy do pytań, już szczególnie do pana Janusza. Kogo pan popiera w Syrii? Pytają widzowie. Ja się nie mieszam w sprawy Palestyny, Syrii i tak dalej, natomiast no, nie lubię obłudy. To się głupi obłudy w wykonaniu amerykańskim, szczerze mówiąc. I Ameryka pana Clintona, Obamy i tak dalej coraz mniej mi się podoba. Także, a poza tym, no nie lubię, jak mają wyrżnąć alawitów, bahaistów i chrześcijan, prawda? Już od ludów to myślę, że sobie poradzą, ale to na pewno ich wyrżną. W związku z czym popieram legalny rząd Syrii, jego ekscelencję Bashara Assada. Po prostu dlatego, że nie lubię rzezi. Pytanie od pana Atlasa. Jak najlepiej chyba zadziałać? Jak najlepiej działać w ramach KNP, żeby was wzmocnić? No jak to? No, założyć własny silny oddział wokół KNP. Najważniejsze to jest oddziaływanie na swoich znajomych i sympatyków, tak żeby każdy mógł powiedzieć, że w danym dniu przekonałem dwóch ludzi do Kongresu Nowej Prawicy. No, jakby takie coś działało, to byłoby ho-ho. Oczywiście robi się rozmaite akcje, można pieniądze wpłacić, prawda? To się też przydaje zawsze. Są różne sposoby pomagania. Niektórzy w naturze świadczą, tam mają drukarnie czy podobne zakłady, prawda? Wtedy mogą małym kosztem, jak mają moment przystoju, prawda, mogą coś dla nas zrobić. Także różni ludzie różnie nam pomagają. W ile lat po objęciu władzy przez Kongres Nowej Prawicy dogonimy gospodarki zachodnie? Mogę panu powiedzieć dość łatwo. Niemcy w ciągu mniej więcej 6-7 lat. To nie jest ale trudne. Przy rozwoju tempo 10-15%, gdy Niemcy rozwijają się w tempie minus 2, prawda? To proszę sobie policzyć, jeżeli Niemcy są 3 razy od nas bogatsze, proszę sobie policzyć procent składany, prawda? O, jeśli nie mylę, to jest około 7 lat. Powinno być. Z Ameryką będzie trochę gorzej, ale. To nie jest takie trudne, proszę Państwa. Niemcy po II wojnie światowej były zrujnowane przez kompletnie. Przegrały wojnę, prawda, straciły miliony ludzi na frontach, musiały tych inwalidów utrzymywać, prawda, straszne, straszne rzeczy. A tu była zwycięska, troszkę zbombardowana oczywiście, ale zwycięska Wielka Brytania. No ale w Anglii rządziła komuna, Labour Party, a w Niemczech Erhard zrobił cud gospodarczy, czyli ten ordoliberalizm prowadził. Też nie całkowicie skrajny liberalizm, ordoliberalizm. I w ciągu 2 lat Niemcy dogoniły i przegoniły Wielką Brytanię, także to nie jest wielki problem. Po raz kolejny ZUS, można by powiedzieć, że wygrał. Wygrał, albo może nie ZUS, ale udało mu się. Sąd odrzucił pozew zbiorowy przedsiębiorców polskich. Czy jest szansa, żeby w ogóle przed polskim sądem jakakolwiek sprawa przeciwko ZUS-owi związana z przymusem płacenia mogła być wygrana, jeżeli osobą, która o tym decyduje, jest osoba, którą zatrudnia państwo? Państwo, które legitymizuje ZUS. To znaczy, w tym przypadku ja sympatyzuję z wyrokiem sądu, a to dlatego, że sąd nie wydał wyroku, że pozew jest niesłuszny. Sąd tylko orzekł, że nie jest zasadny pozew zbiorowy. I ja się zgadzam z tym orzeczeniem sądu. Ja w ogóle nienawidzę pozwu zbiorowego. Dla mnie komuś pozew zbiorowy. W normalnym kraju jest tak, że jedna osoba pozywa sądu, wygrywa. Jakiego wygrywa, to potem już następne pozwy są załatwiane niemal z automatu, no bo
strona przeciwna się nagle poddaje, bo wiadomo, że sąd za chwilę orzeknie tak samo jak tamte rozprawy, to po co się ponosić koszty sądowe, adwokackie i tak dalej, prawda? Także tak to się nie odbywa normalnie. Pozew zbiorowy jest jakimś absurdem. Także nie znoszę pozwów zbiorowych, a ponadto w tym bardzo rzeczywiście sąd ma rację. To znaczy, najlepiej to któryś dziennikarz streścił, że sąd orzekł, że wprawdzie ZUS rzeczywiście krzywdził przedsiębiorcę, ale każdego krzywdził inaczej. W związku z tym pozew zbiorowy jest niewłaściwy. I coś w tym jest. Także mam nadzieję, że oni się zbiorą na adwokata dla jednego z tych przedsiębiorców, takiego, z którym najłatwiej wygrać o sprawę, prawda? Wygrają tę jedną sprawę. Sąd nie będzie miał pretekstu, prawda, że to jest pozew zbiorowy z niewłaściwą drogą. No i potem już się posypie. Oczywiście, jeżeli wygrają tę jedną sprawę, bo to jest najważniejsze. Pan Sowa, prawda, próbuje swoją jedną sprawę wygrać, no i niestety, powiedzmy jasno, nie wygra jej, tym bardziej, że są no, wyraźne orzeczenia Sądu Najwyższego z kilku już lat, chyba od 6 czy 7 lat. Mamy orzeczenie Sądu Najwyższego, że chyba 6-7 lat temu, że system emerytalny to nie jest w sensie takim liberalnym, jakbyśmy chcieli, że to są takie trzy sposoby rozumienia, interpretacji systemu emerytalnego. Liberalna oznacza, że składka to jest taki bilet na loterię, ja kupuję bilet na loterię na razie. Potem jak wygrałem, czyli dożyłem roku 65 czy któregoś, to wtedy dostaję na raty moją wygraną. A jak nie dożyłem, to przegrałem. Moje lecą, to jest takie. System konserwatywny jest trochę inny, że to są moje odłożone dochody, które potem tam przechodzą na innych, bo stworzymy je jakoś tam zbiorowo. Natomiast system socjalistyczny jest kompletnie inny. On zakłada, że tak zwana składka jest po prostu podatek. I nie musi być żadnego związku między wysokością składki a wysokością świadczenia. Jest to świadczenie, które rząd może nam dać, ale nie musi. Jeżeli nawet płaci 2 razy tyle, to wcale nie znaczy, że ma dostać 2 razy tyle. I sam to parę lat temu tak orzekł. No i w tym momencie należało się liczyć, że podobnie orzeknie w sprawie, która wzbudziła duże zainteresowanie 2 tygodnie temu. Sprawa była taka, bardzo ciekawa, ale z góry przegrana. W świetle tamtego orzeczenia Sądu Najwyższego, mianowicie człowiek płacił składki na ZUS przez 16 lat. No i zaraz w wieku emerytalnym, dłużej pracować już nie mógł z jakiegoś powodu, czy nie chciał. No ale emerytury też nie mógł dostać, ponieważ na to, żeby dostać emeryturę, trzeba mieć 20 lat okresu składkowego. No to on w tym momencie powiedział tak, okej, okay, trudno, to oddajcie te składki, które płacimy. A tu ZUS powiedziała figa. I zresztą miał rację, bo to jest konsekwentnie związane z tym systemem, prawda, z tym orzeczeniem sądu. No i oczywiście się orzekł, tylko tym razem eksplicite, że składki w ZUS-ie nie stanowią własności składkowicza, czy ubezpieczonego. A teraz pozwolicie na coś, na bardzo, bardzo ciekawego i byłoby dobrze, żeby Państwo sobie zwrócili uwagę na to. Otóż składki w ZUS-ie nie stanowią własności ubezpieczonego. Natomiast jest inne orzeczenie Sądu Najwyższego w innej sprawie, że składki w OFE stanowią własność ubezpieczonego. I teraz Państwo posłuchajcie, pan minister Rostowski powiedział, że on przeniesie nasze składki z OFE do ZUS. Czyli po prostu obrabuje nas z naszych, co prawda, obwarowanych zaliczeniami, ale jednak naszych pieniędzy. I ludzie nic nie mówią. Przecież w tym momencie te 6 milionów uwzględnionych z OFE powinno podnieść wrzask, prawda? Wziąć kije, laski, kamienie. A nie, ludzie jak barany. Rząd nie skrzywdzi na pewno, nie no skąd? Jak barany. Panie Januszu, jak pan ocenia bezczelną, bo tak to trzeba nazwać, bezczelną rabież, jeszcze z bardziej bezczelnym uśmiechem na ustach, do której dopuszcza się pan Tusk i mówi, jak sądzicie, że to są wasze pieniądze, to spróbujcie z nimi coś zrobić. No tak. Pan Donald Tusk wreszcie zrzucił maskę, bo on cały czas przekonywał nas, że jest liberałem. Ale czy widział Mówił, pan że. ten zapał w jego oczach, to takie draństwo, które było widać? Na telewizji nic nie widziałem. Natomiast jeszcze raz mówię. On przez 40 lat oszukiwał wszystkich, że jest liberałem, prawda? Mimo że wszyscy wiedzieli, że jego partia nie jest wcale liberalna. Prawda, oszustwo i tak dalej. I teraz wreszcie po latach przyznał, że on nie jest liberałem, tylko socjaldemokratą. Tylko szkoda, że nie powiedział tego 40 lat temu. Czyli co? Jak patrzymy na Tuska, to z tyłu łata, z przodu łata idzie socjaldemokrata?
Co KNP zrobi z systemem bankowym po objęciu władzy? Puścimy szczupaki do stału z rybami. Ilość banków wzrośnie 20-krotnie, bo każdy będzie mógł otworzyć bank. Zwróćmy uwagę, przed wojną Narodowy Bank Polski, się nazywał państwowym, znaczy nazywał się Bank Polski, miał prawo emisji banknotów, wcale nie był państwowy, był prywatny. Państwo miało w nim tylko 1% po to, żeby mieć swojego człowieka w Radzie Nadzorczej, prawda? I to wszystko. Nie ma żadnego powodu, żeby nie istniały tysiące banków, które składają się z jednej przyczepy kampingowej, dwóch komputerów, które zajeżdżają na osiedle, prawda, z tą przyczepą i świadczą usługi mieszkańcom osiedla, komputery mają łączność przecież internetową z całym systemem i już. Także chodzi o to, żeby tych banków było jak najwięcej i wtedy od razu te wielkie banki, które teraz są w symbiozie z rządem, będą musiały spuścić stogo, prawda. Nagle się okaże, czy te złote klamki są rzeczywiście konieczne, czy te ogromne pensje prezesów i innych są rzeczywiście konieczne. I będą musiały zacząć konkurować o klienta, to będzie trudno. Będzie trudno, proszę Państwa. Jak Pan ocenia? Proszę. Nawet, że część tych banków zbankrutuje. Jak Pan ocenia działania, sposób prowadzenia polityki przez Aleksandra Łukaszenkę? Jest to dobry polityk, bo jak widać ma ogromne poparcie wśród ludu, natomiast no, nie bardzo zna się na gospodarce, ale podobno, zresztą ja wiele razy rozmawiałem z różnymi rzeczami białoruskimi i starałem się wbijać to w głowę, nawet podarowałem panu Łukaszence moją książkę o podatkach i podobno słyszałem, że jednak zamierza pójść drogą chińską w sposób zupełnie otwarty, zresztą podatki bardzo obniżył, bardzo obniżył. W tej chwili łatwiej założyć firmę na Białorusi niż w Polsce. Tak to śmiesznie wygląda. Zresztą i ten rozwój Białorusi jest wyższy niż Polski. Polska ma raptem 1%, w porównaniu z Niemcy mają minus 2, Polska plus 1, no, ale Białoruś ma 1 plus 3. Znaczy, pan Łukaszenka twierdzi, że 11, ale ja jednak tak, w biuro statystyczne pana Łukaszenki nie bardzo wierzę. Panie prezesie, obiecaliśmy, że do 21, więc ostatnie pytanie polityczne i za chwileczkę ostatnie pytanie kończące. What do you think about accent of Vladimirovich Putin? Problem jest, pana ledwo słyszę, także może pan to powtórzył. Angielski na dobre, ale ja nie rozumiem pana. Obraz też nie rozumiem. What do you think about accent of Vladimir Vladimirovich Putin. Co pan? No, I don't think it is a proper udarienie. but Putin, jak mówił po angielsku, to ja bym Putin. Ale cóż, a co on mówił po angielsku? Tak, mówił po angielsku, przy czym strasznie swoją mimikę tak naciągał, tak jakby chciał pamiętać, gdzie należy, jak powiedzieć. On świetnie mówi po niemiecku, natomiast jakaś jego angielszczyzna, to nie wiem. Ajajaj. Słyszałem, jak mówił po niemiecku, bo właśnie się miał, słyszałem, jak rozmawiał po niemiecku, byłem o 2 metry od niego, także słyszałem dość dobrze po niemiecku, natomiast swobodnie mówi po niemiecku, natomiast po angielsku nie słyszałem mówiąc jego. To wtedy pan podrzucił ten pomysł z Tupolewem? A wtedy jeszcze w ogóle chyba nie było władzy. Panie Januszu, na koniec. Ile ma pan muszek w szafie? ?25 mniej więcej. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był pan Janusz Korwin-Mikke, prezes Kongresu Nowej Prawicy, publicysta od zawsze, po prostu gość, super ktoś. Dziękuję bardzo, panie Januszu. Dziękuję, panie. Do widzenia, biorę się do roboty. Arbeit macht frei.